Publikacje elektroniczne są bardzo rozpowszechnione. Wykorzystując komputer i czytając materiał czy dokumentację, korzystamy z nich dosyć często. Takie publikacje są utworzone przy wykorzystaniu techniki komputerowej. Taka nowoczesna forma prezentacji swoich danych czy prac pozwala na zaoszczędzenie pieniędzy. Nie ma kosztów drukowania czy papieru, a można szybko wysłać swoją przygotowaną pracę poprzez pocztę elektroniczną. Archiwizacja takich plików również jest znacznie mniejszym problemem niż przechowywanie zbiorów książek. Doskonałą postać publikacji elektronicznej można dość łatwo sobie wyobrazić, zakładając pewne pożądane cechy. Niektóre z nich zostały już w jakimś stopniu zrealizowane. Optymalne rozwiązanie techniczne powinno łączyć następujące cechy. Wygodny system nawigacyjny i wyszukiwawczy w oprogramowaniu służącym do odczytywania publikacji, pozwalający nie tylko przewijać strony publikacji, ale i powiększać tekst na ekranie, tworzyć elektroniczne zakładki, wykorzystywać hipertekst i wyszukiwać informacje według dowolnych kryteriów z użyciem warunków logicznych. Bardzo dobra czytelność, zakładająca zaawansowane techniki generowania czcionek ekranowych i odpowiednią rozdzielczość ekranu czytnika publikacji elektronicznych. Niedostatki istniejących technik powodują, że dla większości osób stałe korzystanie z tekstów w postaci elektronicznej, czytanych ze zwykłego ekranu, jest męczące. Techniki ułatwiające odbiór informacji osobom o rozmaitych dysfunkcjach, jak choćby dźwiękowe odtwarzanie treści, synteza dźwięku, szczególnie istotne dla osób niewidomych i niedowidzących. Dostęp do internetu, także bezprzewodowy, dzięki któremu użytkownik komputera PC lub innego urządzenia może aktualizować już posiadane materiały i pobierać nowe. Efektywnie działający międzynarodowy system wyszukiwania i pozyskiwania materiałów z rozmaitych źródeł, jak biblioteki publiczne i naukowe, archiwa, wydawnictwa, codzienna prasa i periodyki. Skuteczny system płatności za pośrednictwem internetu, w tym i mikropłatności, pozwalający oprzeć tę formę udostępniania informacji na zdrowych zasadach ekonomicznych. Znacznie taniej jest kupować publikacje na czytnik niż w tradycyjnej papierowej formie. Nie musisz przecież kupować czytnika z publikacji elektronicznych. Możesz korzystać na tablecie, laptopie, komputerze, stacjonarnym lub nawet na smartfonie. Do tego dostępność branżowych publikacji elektronicznych jest znacznie większa. Zawsze możesz wydrukować wersję elektroniczną do własnych celów, a jeśli wydruk się zniszczy, będziesz przecież miał kopię. I zauważ, że korzystanie z czytników jest o wiele bardziej ekologiczne. Jeśli chodzi o skuteczne techniki zabezpieczenia praw autorskich, to jest wybór każdego z nas. Jeśli chcesz być uczciwy, zamiast ściągać pirackie wersje książek elektronicznych, po prostu je kupuj. Wystarczy wejść na stronę internetową księgarni lub wydawnictwa, zrobić przelew elektroniczny i za kilka chwil książka będzie na Twoim czytniku. To bardzo wygodne. Poza tym większość publikacji elektronicznych dotyczących obsługi lub opisu specyfikacji urządzeń techniki komputerowej są darmowe.